Stefan, jakie samopoczucie na półmetku tego turnieju? Mogło być lepsze na pewno, ale nie jest źle. Myślę, że też to dobre samopoczucie daje mi wiara w to, że moje skoki są niezłe, tylko trzeba to przełożyć na skoki w zawodach, bo te treningowe naprawdę dobrze wyglądają i mam nadzieję, że ta pewność przyjdzie, że w zawodach też będę skakał na luzie i bardzo dobrze. Jesteś właściwie, po Engelbergu mówiono o tobie jako takim niemalże numer dwa polskiej ekipy przez chwilę. Jak ty się czujesz w takiej roli? Kurczę, no tam po prostu równo skakałem, a niektórzy mieli trochę więcej pecha, szczególnie w drugim konkursie, gdzie te warunki były ciężkie. A tam właśnie ten Engelberg dał mi też takiej pozytywnej energii, bo skoki były całkiem niezłe. Wiadomo, tam metrowo to wszystko brakuje, ale to wszystko też przychodzi z czasem. Nie można robić nic na siłę. Więc też na spokojnie do tego podchodzę. Wiem, że może konkursy nie poszły dobrze, ale wiem też na czym stoję, nad czym pracuję i tutaj nie chcę teraz znowu robić gwałtownych żadnych ruchów, zmieniać niczego, tylko na spokojnie robić dalej to, co robię, bo myślę, że z trenerem ubraliśmy też fajną drogę do tego, aby skoki były coraz lepsze. Stefan, jak się czujesz jako taki doświadczony zawodnik w kadrze? Czy czasem już brakuje troszeczkę tej energii, czy cały czas czujesz, że ta motywacja i wszystko jest na najwyższym poziomie już? Motywacji mi nie brakuje, chociaż czasami bywają takie dni, gdzie, no wiadomo, każdy z nas się stara i chce najlepiej po prostu skakać, dawać siebie wszystko, a niekiedy to nie wychodzi, bo nawet za bardzo się chce i to jest takie błędne koło i czasami no, jest to wkurzające, nie ma co ukrywać, ale póki co jeszcze myślę, że jako ekipa jesteśmy naprawdę mocni i możemy jeszcze wiele, wiele pokazać i dać kibicom wiele powodów do radości, więc musimy pozostać spokojni i robić swoje. Jako właśnie kadrowicz już sporo przeżyłeś, sporo tych różnych głównych szkoleniowców. Czy ty byłbyś w stanie coś porównać, jak na przykład wygląda ekipa w tej chwili, a jak za poprzednich, jak to powiedzmy się ma cały sztab, czy to jest cały czas jakby rozwój taki, duża jest różnica powiedzmy między tym, co było na początku twojej kariery, jak to wygląda wszystko? No, jakby się tak cofnąć do początków, to no nie ma co w ogóle porównywać. Różnica jest ogromna. Pamiętam, jak żeśmy zaczynali, nie było takiego bardzo profesjonalnego podejścia jak teraz, gdzie mamy kilka osób, które są dla nas bardzo ważne. Zresztą cały sztab jest dla nas bardzo ważny, ale wtedy był drugi trener. Czasami serwismen jeździł, chociaż nie zawsze tak było, no, a teraz mamy całe zaplecze ludzi, gdzie każdy ma swoją robotę i to bardzo ważną robotę, więc tutaj jeżeli o to chodzi, to bardzo wiele się pozmieniało i ogólnie sama praca i podejście do wszystkiego też się zmieniło, więc myślę, że nasza ekipa, jak zresztą pewnie wszystkie inne, cały czas pnie się do przodu, rozwija i nie zatrzymuje się w miejscu, więc to jest, nie można się zatrzymać w miejscu, bo by się spadło naprawdę daleko. Teraz to chyba jest tak, że gdybyście nie mieli tak dużej ekipy, to byście od razu mocno odstawali, bo każdy sztab zagraniczny też ma ileś i fizjoterapeutów, i lekarzy, i osoby zajmujące się technicznymi sprawami. No dokładnie, więc tutaj nie można tego odpuszczać, tylko cały czas pracować nad tym, bo poziom skoków jest bardzo, bardzo wysoki, co było wczoraj widać na przykład w drugiej serii, gdzie chyba były tylko dwa skoki poniżej 130 metrów, a tak to wszyscy tam łatali naprawdę daleko, więc no, były to takie warunki, można powiedzieć, idealne do skakania, bo nie wiało, było równiutko, więc tym bardziej ten poziom się uwidocznił, jak wysoki on jest w parze świata, więc tutaj nie można w ogóle odpuszczać ani niczego robić na pół gwizdka, tylko starać się cały czas pracować na 100%. Czy ty zmieniasz coś w technice jeszcze, czy to już takie, że masz wypracowaną od lat i nic już nie zmieniasz właściwie? Jeżeli ktoś chciał technicznie zmieniać o taką bazę moich skoków, to już trochę na to jest za późno. Ja po prostu wiem, że to, co mam, to też
dużo daje, bo pokazywałem to, że można moją techniką bardzo daleko skakać i myślę, że tutaj nie ma co zmieniać, tylko po prostu na luzie robić to, to co teraz, tylko z takim większym przekonaniem i pewnością tego, że to wszystko będzie funkcjonowało. Sporo mówiło się po minionej zimie, że Yoyu Kobayashi coś niesamowitego takiego robi w technice, że jakoś się tak szybko składa do skoku. Jak to ty oceniasz? Maciek to wyłapał, on spychał narty. Tak? Czyli Maciek już to robi? Jeszcze nie, jeszcze się nie nauczył. Nie no, skubaniec dobry jest, bo tamten sezon to dominował. W tym sezonie też można powiedzieć, że jest na mega wysokim poziomie, bo wszystkie zawody kończy w czołówce. Jak nie wygrywa, to jest albo na pudle, albo zaraz za, więc no dalej jest na mega wysokim poziomie i zobaczymy, jak dalej będzie, ale to taki jeden z głównych faworytów do i turnieju, i ogólnie Pucharu Świata. No właśnie, tutaj Maciek jest bardzo ciekaw twojej diety. Rozumiem, że chodzi o ten wegetarianizm, tak? Bo tak słyszałem. Się śmieję, że nie jem mięsa i ja myślę, że mi to jeszcze zaprocentuje. Zobaczy. To jest dieta wegańska czy wegetariańska, Stefan? Jak to oceniasz? Szukuję, no bo nabiał jem, ale mięsa nie jem. Maciek jako kot jest bezpieczny. No, zjeść go nie muszę. No żartuję. Nie, no, ale tak naprawdę co cię skłoniło do takiej zmiany? Bo to jest taka radykalna zmiana i szczególnie u sportowca trudna chyba. W sumie, że tak powiem, poszło lekko. Już też byłem troszeczkę przyzwyczajony do tego, bo żona dość długo już mięsa nie jem. Ja sobie trochę i pooglądałem, poczytałem na ten temat i zauważyłem, że wielu sportowców korzysta z takiej diety, więc chciałem spróbować i muszę powiedzieć, że całkiem dobrze się czuję. Energii mam dużo, testy wychodzą dobrze, także chyba nie trzeba tak dużo tego mięsa jeść. Można rzec, że nie trzeba go w ogóle, bo naprawdę dobrze funkcjonuje i niczego mi nie brakuje. A jak czasem przyjeżdżacie do hotelu gdzieś, no to jak ty kombinujesz posiłek, jak czasem powiedzmy jest jakaś jedna opcja kolacji tylko? Śmiesznie było w Kusamo, bo żeśmy tam przyjechali, nasz fizjoterapeuta Łukasz nam zamówił jedzenie i zamówił oczywiście specjalnie dla mnie i wszyscy dostali jakieś tam mięsko takie skromne, a mi przyszedł taki pyszny burger wegański, każdy, wow, co ty tam masz? Zacząłem się śmiać, także było śmiesznie, ale nie. Tam akurat miałem super jedzenie i też zawsze staram się jakoś, żeby niczego mi nie brakowało, ten posiłek komponować w ten sposób, żeby miał dużo energii i czuł się dobrze, nie czuł się też zmęczony po tym jedzeniu i póki co mi to wychodzi. Czyli nie jest to problem właśnie z żywieniem tutaj na skokach, czy zawsze też jakoś hotel czy restauracja spełniają twoje życzenia? No, czasami muszę kombinować, ale czasami nie ma problemu. Najlepiej jest w domu. Najłatwiej, że tak powiem, bo pojadę do sklepu, kupię sobie produkty, jakie mi trzeba, żona przyrządzi pyszny obiadek, no i nie ma problemu, a tak to tutaj niekiedy no... Jest ubogo na tym, jeżeli chodzi o wybór produktów, ale daje radę. Ostatnie pytanie, faworyt dla ciebie do wygrania turnieju w tej chwili? No trzech jest, no. Tych trzech pierwszych, bo skaczą wszyscy bardzo dobrze, Dawid, Geiger i Kobayashi. I myślę, że no, między nimi rozegra się ta czołowa batalia. Ja będę trzymał kciuki za Dawida, żeby jak nie wygrał, to żeby się tam utrzymał na tym pudle.